Volkswagen Polo po liftingu nie ma rewolucyjnych zmian, ale wprowadzone poprawki są zauważalne. Z przodu inny jest kształt reflektorów i zderzaków, a grill pomiędzy światłami zasunięto w celu poprawienia aerodynamiki. Powietrze do silnika dociera teraz wlotem umieszczonym w zderzaku. Z tyłu zastosowano nowe lampy i większy zderzak z charakterystycznymi odblaskowymi światłami. Zmiany we wnętrzu objęły inny wzór kierownicy w wersji Highline, przeprojektowano panel klimatyzacji oraz pojawiły się nowe wzory tapicerek i listwy ozdobne na desce rozdzielczej. Nowości nie zabrakło także w audio. Fanów smartfonów ucieszy z pewnością system MirrorLink. Po sparowaniu telefonu z systemem multimedialnym samochodu za pomocą ekranu na konsoli środkowej można sterować urządzeniem pozostającym w kieszeni. W Polo po liftingu nie zabrakło nowych silników, a wśród nich 110-konnego benzyniaka z wtryskiem bezpośrednim. Auto wyposażone w tę jednostkę okazuje się całkiem żwawe, bo setkę uzyskuje się już po 9,3 sekundy. Cieszy także równomierne rozwijanie mocy. Już w dolnym zakresie prędkości obrotowych można sprawnie przyspieszać. Z silnikiem współpracuje manualna 6-obiegowa przekładnia. Korzystanie z niej sprawia dużo frajdy z racji precyzyjnego działania oraz krótkich dróg prowadzenia dźwigni. Mocnym punktem auta jest zawieszenie, które okazuje się udanym kompromisem pomiędzy komfortem jazdy a bezpiecznym pokonywaniem zakrętów. Dzięki temu pasażerowie nie odczuwają dyskomfortu na wybojach, a gdy trzeba, można bez obawy szybko pokonywać kręte odcinki dróg.